pozwolić się zdobyć Jezusowi, dać Mu skraść swoje serce. Odkryć na nowo i rozpoznać Jezusa Chrystusa. Drodzy młodzi przyjaciele oraz wszyscy sympatycy księdza Bosko, do tego wszystkiego wzywa dzisiaj nas Kościół i chcemy tego wszystkiego wspólnie doświadczyć, by w tym świecie, świecie dotkniętym cierpieniem, wołaniem o miłość, być świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Zapraszamy zatem Was wszystkich, którzy chcecie się również włączyć w dzieło nowej ewangelizacji na Boski Festiwal do Szczecina w dniach od 18 do 21 sierpnia bieżącego roku. A więcej informacji na stronie www.boski-festiwal.pl. Do zobaczenia w Szczecinie. Don Bosco! Ole! To my jesteśmy, one z Gantus i wątpienie, zatem róbmy laudatę! Gotowi? Zaczynamy, uwaga! Laudat, omnes gentis, laudat, dominum, laudat, omnes gentis, jak żyć, by mieć udane, a nie udawane życie? Jak pomóc innym, aby nie przegrali swojego życia? Czy coś chrześcijańskiego i religijnego może być czymś radosnym? Czy można być upitym bez picia C2H5OH? Aby to sprawdzić, przyjechali do Szczecina młodzi ludzie z całej Polski, którzy w dniach od 18 do 21 sierpnia bieżącego roku poszukiwali odpowiedzi na postawione pytania. Podczas tego kilkudniowego spotkania o charakterze religijno-formacyjno-warsztatowym, przy dźwiękach muzyki, skupienia podczas konferencji formacyjnych, czy też w czasie spotkań z ciekawymi osobami, które przedstawiały świadectwa ich życia, oraz podczas wspólnej modlitwy, młodzież chciała dać sobie szansę na znalezienie tych odpowiedzi i celu w swoim życiu. W czasie tych spotkań młodzi chcieli zatrzymać się nad swoim życiem, aby odszukać Boga, który jest miłością i życiem, doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem, aby stawać się Jego wojownikiem, dojrzewać w prawdziwej przyjaźni z Królem Królów i Jego Matką, aby stawać się ich świadkiem w swoim środowisku życia, doświadczyć mocy Ducha Świętego, aby kontynuować misję Jezusa Chrystusa i wreszcie odnowić swoją miłość do Kościoła i zaangażowania się w Jego misję. A to i o wiele więcej działo się w czasie Boskiego Festiwalu, który został zorganizowany przez Salezjan w szkołach salezjańskich w Szczecinie na ulicy Ku Słońcu 124. Zapraszamy Was na krótką relację z tego wydarzenia. Co się dzieje w szkole? Jesteśmy na Boskim Festiwalu, a z nami jest... Ksiądz Leszek Zioła, witam serdecznie. Proszę księdza, kiedy ksiądz się dowiedział o tym Boskim Festiwalu? Dowiedziałem się pół roku temu, kiedy ksiądz Maciej Sarbinowski przyjechał tutaj na tajne rozmowy i zapytał, czy takie wydarzenie jak Boski Festiwal, czyli Sejmik Młodzieży, może się odbyć właśnie tutaj, u nas w szkołach salezjańskich na Ku Słońcu. I oczywiście z entuzjazmem się zgodziłem, bo to jest bardzo fajna impreza. Który raz ksiądz jest na tym Boskim Festiwalu? Ja tak systematycznie nie jeździłem. Boski Festiwal w ogóle rozpoczął się, jak dobrze liczę, to 28 lat temu w Skrzatuszu. To jest takie piękne sanktuarium Matki Bożej koło Piły, Skrzatusz, między Piłą a Wałczem. I tam Salezjanie w 1988 roku ksiądz Kazimierz Lewandowski rozpoczął takie wydarzenie, które gromadziło młodzież na wspólnej modlitwie, konferencjach, taką młodzież troszeczkę połamaną duchowo, pogubioną. I tam mogli przez te parę dni pobyć ze sobą, rozmawiać, tworzyć wspólnotę, modlić się wspólnie, bawić, cieszyć, przeżywać koncerty, to co młodzież kocha. Czego ksiądz oczekuje od tego festiwalu?
Przede wszystkim tego, że młodzież, która tu przyjechała, księża, razem będą omadlać ku słońcu, a modlitwy nigdy dość, więc tak liczę po cichu, takie owoce duchowe tego koncertu, tego sejmiku, to właśnie owoce duchowe dla nas, którzy tutaj przeżywamy później codzienność w roku szkolnym, to jest jedno. Później liczę też na to, że wielu młodych ludzi też z naszej szkoły sobie przyjdzie, aby posłuchać jakiejś konferencji, czy jakieś przeżyć koncert fajny, nie? I myślę, że to będzie takie, to będą najlepsze owoce, że ktoś z naszych uczniów też skorzysta z koncertu. Kochani, każdy z nas jest powołany w życiu duchowym do trzech etapów formacji. Na początku jako sługa, potem jako przyjaciel, a na końcu jako małżonek Boga. Wiesz o tym, że twoje życie na ziemi to jest czas narzeczeństwa, w którym poznajesz tego, który będzie chciał cię poślubić i moment śmierci będzie równocześnie momentem narodzenia. I wejście do nieba to będzie jedna wielka, potężna impreza, uczta weselna, gdzie każdy z nas, dusza jest rodzaju żeńskiego, będzie poślubiony temu, który oddał za ciebie swoje życie. Każda Eucharystia to jest zaproszenie na ucztę, ale nasze życie jest przygotowaniem się do uczty. I możemy zlekceważyć to. Tysiąc rzeczy ważniejszych mamy w głowie i tysiąc rzeczy ważniejszych w sercu niż odpowiedź na Jego miłość. Zobaczcie, nawet przychodzimy na mszę świętą. Ilu z nas siedzi w tej ławce, a myślami i sercem jesteś zupełnie gdzieś indziej? Wiesz, trzeba zrozumieć, jak bardzo boli odrzucona miłość. Chyba nie ma nic gorszego niż obojętność na miłość. Wiecie, że słowo nienawiść pochodzi od słowa nie widzieć, nie zauważać. Ci, którzy z was być może przeżyli w swoim życiu, a może kilka razy, a może wiele razy, ten czas, w którym zakochałaś się, zakochałeś się w jakiejś dziewczynie i po prostu nie mogłeś spać, nie mogłeś jeść, nie mogłeś normalnie funkcjonować. Cały czas żyłeś tym, co ona robi, gdzie ona jest. Czy wszystko dobrze? Chciałbyś się z nią momentalnie spotkać. Jak już się spotkasz, to po prostu nigdy nie kończy tego spotkania. Czekasz na każdy SMS, na każdy telefon. Robisz różne rzeczy, wiesz? Oglądasz telewizję, siedzisz w kompie, robisz zadania domowe, idziesz na zakupy, ale w sercu cały czas jesteś przy tej osobie, w której się zakochałeś. I jak boli, jeśli ta osoba jest obojętna na twoją miłość. Jak tą osobę to zupełnie nie rusza. Wiecie, obojętność na Bożą miłość jest dla Boga wstrząsająca. Wiecie, że on powiedział w Apokalipsie: już wolę, żebyś mnie nienawidził, niż żebyś był obojętny na to, jak bardzo cię kocham. Bądź zimny albo gorący. Jak jesteś letni, obojętny, to dosłownie tam jest: zwymiotuję cię z moich ust. Jest nieprawdopodobne. Bóg, który jest miłością. Który raz przyjechałeś na ten boski festiwal? Pierwszy raz. A przyjechałeś indywidualnie czy z kimś? Sama. Jak na razie ci się podoba atmosfera, wiesz, ludzie? W sumie poznałam sporo osób i bardzo fajnie. Czego oczekujesz od tego festiwalu? Myślę, że takiego poznania fajnych ludzi na pewno. I takiego zbliżenia do Boga, no, miłości jak wszyscy. Który raz jesteś na tym boskim festiwalu? Pierwszy. Czego oczekujesz od tego festiwalu? Miłości od Boga. Poprawy w sumie, no. No, żeby poczuć tą taką więź z innymi ludźmi, którzy myślą w sumie o tym samym, którzy... No, mogą się tak związać, fajnie poczuć się tak w tym takim braterskim, siostrzanym gronie.
Tym Julia, a z nami jest? Ksiądz Maciej Sarbinowski, salezjanin. Proszę księdza, bo ksiądz jest chyba teraz organizatorem, tak? Tak się złożyło, że mój przełożony inspektorialny kilka miesięcy temu poprosił mnie o zorganizowanie kolejnej 19 edycji Boskiego Festiwalu. Czy ksiądz bywał już wcześniej na jakichkolwiek festiwalach takich? Bywałem jako uczestnik albo jako ten, który posługiwał podczas wspomnianego wydarzenia. Jak ksiądz jak na razie ocenia atmosferę? Ktoś powiedział kiedyś, że ważne jak się zaczyna, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Póki co jest dobrze i mamy nadzieję jako salezjanie, że taka atmosfera dobra, Boża będzie nam towarzyszyła do samego końca. Czego ksiądz oczekuje od tego festiwalu? Oczekuję, że będzie to wydarzenie Pana Boga, poprzez które On będzie działać w sercach nas wszystkich. Czy księdza, czy będzie jakaś niespodzianka dla naszych uczniów, tak mogę to nazwać? Niespodzianek jako taką nie przewidujemy, ale wiemy, że Pan Bóg ma bardzo wielkie poczucie humoru i czasami sprawia coś nadzwyczajnego. Tak.